Tak, ale zanim zacznie je robić właściwie, to weźmy się za konkret i przedstawmy osoby wspierające na patronite.pl Relindel, bo wiecie, tam warto być, tam warto być jedną z tych osób, warto do nich dołączyć, warto tutaj, wiecie, będę super wdzięczny, jeżeli dołączycie do patronów na patronite. A teraz obecne osoby wspierające. Dawcy pizzy, Adam Pawłowski, Rana Fesa, Kumek, Czyli Jestem, Janek, Jacek Kieliński, Mogorzata, Zajnok, Czubeska, Neuroshima, Miki Fiki i Elej. Osoby dające kawę z ciastkiem, Julia Gierynowicz, Chrysku, Hypatia, Michał Piotrowski, Krzysztof Karliński, Kamil Kuliga, Chris Dobbs, Krzabrowny Kucyk, Integra, KTBM32, Marysieńka, Emil, Danji, Dawczynie kawy. Drowka, Adam, Kropster, Borsuk Cukrowy, George Soros, Lewatia, Martyna Wilczek, Aleksandra Lemierz, Marcin Harasimowicz, Sylwanelka, Karolina Rewo, Jazur Robin oraz osoby dające herbatę. Arkadiusz Gumiński, Wlubelim, Krysium, Splend, Klusek, WZK Herbaciara, Jakub Kołodziejczyk, Lakardar, Tomasz Podkreśnik, Michał Jaśkiewicz, Paweł Pawlik, Call Me Fej i Kot Gruszka. I Kot Gruszka, 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 Gruszka. Gruszka, gruszka, gruszka. Cześć. Cześć osoby. Cześć osoby. Kot też się wita. Kot też się wita. Jesteśmy powitani. Przyszedłeś do mnie. Przyszłeś do mnie. Przyszłeś do mnie, dobra. Jedziemy z tym koksem. Wiecie, co jest zabawne? Ja. A co jeszcze jest zabawne? Szymon. Wiecie kiedy? Kiedy na przykład robi przegląd idei w dniu 15 marca i cytuję w nim artykuł. Z 7 marca. Wierzę, że omawianie artykułów sprzed tygodnia jest bardzo, w kontekście wojny jest bardzo aktualne. Ale zobaczmy, może się mylę. Lecimy z kolejnym przeglądem ciekawostek i newsów ze świata idei. Chiny nie chcą trzeciej wojny światowej. Wywiad z Michałem Boguszem z Ośrodka Studiów Wschodnich, w którym omawiane są ciekawe warianty końca wojny na Ukrainie z perspektywy geopolitycznej i który przeczytamy sobie we fragmentach. Chińczycy dali Putinowi zielone światło. Uwierzyli we własną narrację propagandową, że Zachód umiera i Europa się rozpruje jak stare gacie, kiedy tylko Rosjanie pociągną jedną nitkę. Wygląda jednak na to, że wszystko Putinowi poszło nie tak i Chińczycy są tym bardzo zaskoczeni. Poparcie Pekinu było ważne dla Putina, żeby w ogóle zacząć obecną wojnę. I on, z tego co się orientujemy, uzyskał zgodę. Tyle, że Chińczycy nie do końca wiedzieli, na co się piszą. Na przykład chińska ambasada w Kijowie była totalnie nieprzygotowana. Dopiero teraz zaczynają ewakuować swoich obywateli. No to wiedzieli czy nie wiedzieli? Wiedzieli, ale coś innego. Zostali poinformowani przez Rosjan, że będzie atak i kupili rosyjską narrację. Oto Ukraina jest upadłym państwem. Od razu się rozpadnie, wejdziemy czołgami prawie jak na defiladę. 72 godziny i powołamy nowy rząd. Będzie po sprawie. Putin na spotkaniu z przewodniczącym Xi w Pekinie prawdopodobnie dostał... No dobra, tylko to jest straszne pierdolo, dlatego że Rosjanie zakładali, że ta kampania będzie trwała 15 dni. Zielone światło, dzięki czemu mógł przekonać swój własny aparat i struktury, że można atakować, przecież stoją za nami Chiny i w razie czego nie pozwolą nam tonąć gospodarczo. Więc Chiny są w tej układance cholernie ważne. A czy rzeczywiście nie pozwolą Rosji upaść gospodarczo? Pekin, tak podejrzewam, ma trzy scenariusze rozwoju sytuacji. Pierwszy jest taki, że Putin w końcu opanuje Ukrainę, przetrzyma parę miesięcy sankcji, a potem Zachód nie wytrzyma konsekwencji ekonomicznych, np. drożejących nośników energii, i w końcu odpuści. Wtedy Putin spełni swój cel strategiczny, czyli zmusi Europę i NATO do zawarcia nowego dealu bezpieczeństwa. Może nie od razu to wszystko nastąpi, ale już następnej zimy Europa Zachodnia nie wytrzyma presji, zrezygnuje z części sankcji i de facto się podda. I to jest scenariusz dla Chin wymarzony, bo on by znacząco osłabił Zachód. Drugi scenariusz polegałby na tym, że Putin owszem realizuje swoje cele na Ukrainie, podbija ją, ale Zachód nie wymięka. Rosja jest izolowana, znikają z rosyjskiego rynku produkty zachodnie, zastępują je chińskie. Rosję pod względem gospodarczym Chiny wchłaniają coraz mocniej. Putinowi co prawda nie udaje się skompromitować Zachodu i rozbić jego jedności, ale Rosja nadal destabilizuje Europę, co zmusza Amerykanów i Europejczyków do wydawania dużej ilości nazbrojenia. I to się Chinom podoba? Woleliby scenariusz pierwszy, bo w drugim następuje zbliżenie Europy i Ameryki w wielkim froncie przeciw krajom autorytarnym, czyli Rosji i Chinom. Ale ten drugi scenariusz też nie jest do końca zły dla nich, bo Ameryka musi wtedy trzymać w Europie dziesiątki tysięcy dodatkowych żołnierzy, czyli będzie ich mniej w rejonie Pacyfiku, więc Chiny coś tam zyskują. A trzeci scenariusz dla Zachodu byłby najlepszy, dla Chin i Rosji najgorszy. W tym scenariuszu sankcje nakładane przez USA, Europę oraz Japonię i inne państwa pacyficzne byłyby tak dobrze skonstruowane, że ograniczą Chinom możliwość pomagania Rosji. Chińczycy nadal będą im sprzedawali więcej towarów, które zastąpią towary zachodnie, nadal kupią gaz i ropę, której od Putina nie kupi Zachód, ale nie uda się przejąć rosyjskich aktywów, które świat chce teraz sprzedać. A ogólnie to czy jesteś optymistą? Ale dla kogo? Dla nas, tu w Polsce. Pierwsza i odpowiedź jest taka, że pierwszy raz znaleźliśmy się po właściwej stronie muru. Nie jesteśmy już przed murzem. Ta cała narracja, Polska jako przedmurze Europy, pomija podstawowy fakt logiczny, że przedmurze z definicji znajduje się po niewłaściwej stronie muru, czyli przed murem. A my po raz pierwszy jesteśmy za murem, więc nie jest źle. Kolejno. O, jak dobrze, że przynajmniej przedmurze.
Dobrze, że nie jesteśmy już przed murzem. Warto było posłuchać tego fragmentu wywiadu. Dobrze, że Szymon wybrał najważniejsze elementy z tej rozmowy. Klub Jagielloński zwraca uwagę na bardzo istotną rzecz, a mianowicie to, że... Czekajcie, 7 marca. Szymon, czy ty naprawdę... Szymon. 7 marca. Najbliższy czas przynieść może ożywienie popularnych w pewnych, na szczęście marginalnych kręgach prawicy, fałszywych wyobrażeń na temat Rosji. W ostatnich latach Rosja aktywnie próbuje przedstawić się jako konserwatywne państwo i społeczeństwo żyjące w zgodzie z tradycyjnymi wartościami. Jest to robione w przeciwieństwie do dekadenckiego Zachodu, który według rosyjskiej propagandy zatracił się w propagowaniu nowych lewicowych ideologii, podczas gdy to Rosja pozostała jedną oazą. W ostatnich latach? A kiedy Rosja nie trzymała tej narracji? Dawnego konserwatywnego Zachodu. Jednak wbrew temu, w co wierzą niektórzy zwolennicy Janusza Korwin-Mikkego, putinowska Rosja nie jest ani konserwatywnym bastionem wartości, ani wyspą wolnego rynku, gdzie można rozwijać biznes bez płacenia wysokich danin publicznych. W Rosji wykonuje się na przykład najwięcej aborcji na świecie, wyprzedzając nawet Chiny i daleko wyprzedzając kraje zachodnie. W Rosji traktuje się bardzo często wręcz aborcję jako formę antykoncepcji. To jest takie coś, przed czym się tutaj często ostrzega, że tutaj nie wiem, postępowe środowiska chcą traktować aborcję jako antykoncepcję, to w Rosji naprawdę tak się dzieje i to jest spuścizna po Związku Radzieckim oczywiście, gdzie aborcja bardzo często była. Zdarzały się takie opinie, że aborcja jest zabiegiem medycznym porównywalnym do borowania zębów na przykład. No, każdy co jakiś czas przychodzi, nie ma czym się martwić. I liczby te są po prostu dużo, dużo większe niż nawet w zachodniej Europie, nie mówiąc już nawet na przykład o Polsce. Ja tu uzupełnię jeszcze o dane z Pew Research, zauważające, że... Szymon. Łatwy dostęp do aborcji był wywołany trudnym dostępem do antykoncepcji. Kurwa. Czy ja to zawsze muszę mówić? Czy jestem skazany na mówienie tego zawsze? Chcecie mniej aborcji? Zalegalizujcie ją, to po pierwsze, ponieważ to zmniejsza w większości krajów. Jeżeli nie we wszystkich krajach liczbę aborcji, a po drugie edukacja seksualna, a nie edukacja kościółkowa. W Rosji nadal jest trudny dostęp do antykoncepcji. Może to dlatego tyle tam aborcji? Oczywiście, że tak. I wiecie, Klub Jagielloński wpada coraz bardziej w narracje prawicowe. Coraz bardziej zakręca się w kierunku: o, może tak nie będziemy udawać progresywistów. I... Im więcej jest dostępu do antykoncepcji, tym mniej jest aborcji. A już nawet kurwa głupi Rand Corporation wskazuje na to, że wzrost dostępu do antykoncepcji prowadził do spadku liczby aborcji. Szymuś, przestań fantazjować. Gdyby, kurwa, edukacja seksualna nie była rzeczą, którą prawicowcy tak chętnie demonizują, to nie mielibyście tego problemu, który sami wytworzyliście. Pomimo tego, iż Rosja przeżywa, że tak powiem, powrót do identyfikacji się z religią prawosławną, to nie idzie za tym powrót szczególny, przynajmniej nieszczególnie duży powrót, do praktyk religijnych. To znaczy w Rosji w 2008 roku jedynie 7% społeczeństwa uczęszczało na praktyki religijne przynajmniej raz w miesiącu. Dla porównania w USA jest to niecałe 50%, w Polsce niecałe 40% i ponownie nawet na zachodzie Europy jest to więcej niż w Rosji. Kolejno, państwo Putina jest europejskim liderem rozwodów oraz liczby zakażeń HIV, które potrafią w niektórych rejonach przybierać liczby wyższe niż w krajach niektórych afrykańskich. Kolejno, obciążenie Rosjan podatkami jest znacznie wyższe niż w Polsce, a do tego dochodzą dziesiątki opłat administracyjnych i powszechna korupcja, to znaczy poza tymi oficjalnymi daninami, wszyscy wiedzą, że u lekarza, u urzędnika wszędzie jeszcze musisz dać łapówkę, więc to nie jest tak, że mamy taki straszny wolny rynek. Teza o tym, że Rosja jest konserwatywna...
Kreml próbuje tworzyć narracje ocieplające wizerunek Rosji zarówno w środowiskach konserwatywnych, jak i libertariańskich i lewicowych. The fuck? Państwem, a Rosjanie konserwatywnym społeczeństwem jest fałszywa. Rosja i Rosjanie nadal żyją w zgodzie z sowieckimi normami, które dla nich są już tradycyjne po 100 latach przecież, dalekimi od konserwatyzmu rozumianego w sposób europejski. Kolejno, bardzo ważna rzecz, o której mam wrażenie mało się mówi. Zwróćmy uwagę, że udział łącznego eksportu gospodarek Rosji, Białorusi i Ukrainy w gospodarce światowej w rzeczach takich jak nawozy potasowe wynosi 35%, mocznik to jest 15%, pszenica 25%, jęczmień 24%, kukurydza 13%, raz jeszcze powtarzam, to nie jest składy czy jakiegoś ciekawego produktu, tylko jest to udział tych krajów w produkcji światowej tych rzeczy. Wszystkie te rzeczy będą niebawem droższe z uwagi na to, co się dzieje w tamtym rejonie, prawda? I ze względu na sankcje, i ze względu na działania wojenne i tak dalej. A to oznacza, że produkcja żywności będzie droższa i sama żywność będzie droższa na świecie, a na pewno w tej części świata. Anvil przygotował nowy cenik swoich nawozów, który ma obowiązywać od 11 marca. Cena jest zatrważająca. Tona saletry amonowej kosztuje 6100 zł. Dla porównania, w ostatnich dniach tona tego nawozu średnio kosztowała 3000 zł, a rok wcześniej 1200. Oznacza to... Okej, okay, tylko ja mam jedną uwagę tego straszenia o cenami żywności. Czy my zapominamy, że mimo wszystko do żywności się dopłaca? I sure, produkcja żywności będzie droższa, ale niekoniecznie po stronie odbiorcy końcowego. Polska ma nadwyżki żywności, no to tyż. To, że z dużym prawdopodobieństwem można przewidywać, że wiele produktów spożywczych będzie na świecie droższych w drugiej połowie tego roku. Nie jutro, nie za tydzień, ale wcześniej czy później tak. I myślę, że warto zwracać na to uwagę. I w podobnym, że tak powiem, tak naprawdę tonie, Polska jako kraj frontowy i przyjmujący setki tysięcy uchodźców, a być może miliony uchodźców, musi się liczyć z pogorszeniem sytuacji ekonomicznej, oceniał w Radiu Plus Michał Dworczyk. Rosną ceny paliw, rośnie inflacja. Czy w obliczu takiej sytuacji powstanie kolejna rządowa tarcza antyinflacyjna? Został zapytany. Bez wątpienia musimy się przygotować na szereg wyzwań gospodarczych, ekonomicznych, na pogorszenie się sytuacji gospodarczej i ekonomicznej, które dotknie całą Europę. Ostrzegał, że mamy do czynienia ze zjawiskami w skali nawet nie tylko Europy, ale i świata. Gdy rządzący zapowiadają, że nie będzie lepiej, tylko pewnie będzie może nawet trochę gorzej, to znaczy, że nie będzie trochę gorzej, tylko trzeba się przygotować na to, że no wiadomo, jak to zwykle bywa, tak? Wojna odbija się na wszystkich wokół i absolutnie nie mówię tego, broń Boże, żeby w kimś siać panikę, ponieważ to są procesy, które potrwają, ale zachęcam do zdawania sobie sprawy, że nie idziemy raczej w stronę prosperity, tylko idzie bardzo solidny kryzys na bardzo wielu płaszczyznach. Szymon ma rację. Dlatego osoby, które są stałymi widzami Szymona, Pojawia się sytuacja, z którą musimy się wszyscy zmierzyć. I czas powiedzieć sobie to wprost. Przestańcie być patronami Szymona i dołączcie do mojego Patronite'a, bo kurwa, wszystko będzie drożej, a on już i tak ma za dużo. Z dużym prawdopodobieństwem, tak? Bo zwykle tak się dzieje, tak, w okolicy tego typu wydarzeń i zachęcam do pamiętania o tym. A teraz zerkniemy sobie na porównanie bardzo ciekawych rzeczy, a mianowicie rosyjskiej propagandy okołowojennej i ukraińskiej propagandy okołowojennej, ponieważ nie wiem, czy widzieliście, ale Rosjanie nakręcili bardzo taki piękny, rzewny spocik tutaj, prawda? Na temat Stop Hating Russians, ponieważ jak wiadomo, w tym momencie Rosjanie padają ofiarą okrutnego hejtu na całym świecie, prawda? Ponieważ no, z ciekawych przyczyn, nie wiadomo, i mamy pięknie nakręcony filmik, gdzie bardzo różnorodna grupka ludzi opowiada nam, że nikt nie zasługuje na to, żeby padać ofiarą nienawiści i pamiętajmy w tym momencie, żeby nie nienawidzić Rosjan. I wiecie, jasne, pamiętajmy, żeby nienawidzić Rosjan, ale robione jest to w stylu, który normalnie powinien bardzo ładnie do państw zachodnich trafić, prawda? Ponieważ mamy tutaj takie sumienne, radosne pouczanie, że no bądźmy po prostu mili dla siebie. Mam oczywiście delikatne wrażenie, że to wszystko bardzo mocno nie wypali, ponieważ mimo wszystko odbiór społeczny tego, co się dzieje na Ukrainie, na Zachodzie, już jest dość silny, a ponieważ to leci zupełnie... No Szymon, no dobra, ale po co ty się taką pierdołą zajmujesz? W sensie, kurwa, to widełko to co ci zmienia dokładnie? Plus, z tego co widzę, to może być kampania UNESCO, a nie... Nie wiem, przyjmijmy, że to jest rosyjska propaganda, nie będę się tego... Z innej strony, to mam nadzieję przynajmniej, że to kompletnie nie wypali, ale jest to, mówię, technicznie z perspektywy propagandowej zrobione ciekawe, tylko że za późno oczywiście, bo całe szczęście ponownie, ale jest to ciekawe zjawisko. A obejrzyjmy sobie w tym temacie również element, bardzo, bardzo ciekawy filmik tutaj w tym momencie, zobaczmy. Let's see.
To jest Paryż, jeżeli ktoś nie wie, i no, nie będziemy oglądać go w całości, ale generalnie przesłanie jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Zastanówcie się, co by było, gdyby to się działo w innych stolicach Europy. I to, żeby nikt nie miał wątpliwości, to, co teraz widzieliśmy, jest formą propagandy. To jest próba pozamerytorycznego, skupionego na emocjach, na odruchach, wpływania na opinię widzów tak naprawdę. Ale jest to bardzo właśnie pięknie zorganizowany, w sensie pięknie, w sensie technicznie bardzo poprawnie i skutecznie mi się wydaje zorganizowany element propagandy, który na dodatek, miejmy nadzieję, działa w szczytnym celu, ponieważ przekaz jest, że tak się wyrażę, mobilizujący. Natomiast też nie, to nie jest, prawda, przekonywanie argumentami kogoś, tylko to jest przekaz propagandowy. I mówię, to nie jest krytyka w mojej ocenie w tym momencie, ponieważ w takiej sytuacji zwłaszcza nie ma co się łudzić, że każda ze stron będzie używała tej propagandy i warto sobie też to oglądać. Szymciu, tylko mam jedno ale do tego. Argument emocjonalny dalej pozostaje argumentem. On może być argumentem, który uznajemy za bezprawny, dlatego że jest argumentem odwołującym się do emocji, ale jakimś jest. Mało tego, rzekłbym, że akurat to nie jest nawet czysto emocjonalny argument, ponieważ istnieje ponieważ posiada on walor merytoryczny od tej strony, że przybliża perspektywę na dany problem osobom, które mogą być od niego relatywnie daleko. Zdawać sobie sprawę, co czym jest. Ponownie, nazywając coś propagandą, nie wyklucza się to z zauważeniem, że działa to w słusznym celu, ale jednocześnie no, zauważmy, że to nie jest najbardziej merytoryczne. Ale być może nie musi być po prostu, prawda? Kolejno. Na Ukrainie czy w Ukrainie? Zrobił nam się bardzo ciekawy spór, można powiedzieć, znaczy drobniutki spór językowy na ten temat, więc po kolei. Jak podkreślają językoznawcy, zarówno profesor Bralczyk, jak i profesor Bańko, w języku polskim mówi się na Ukrainie, a powodem tego jest to, że takie jest przyzwyczajenie i tradycja językowa. I jednocześnie zauważają, że zastąpienie przyimka na przyimkiem w nie jest niepoprawne. Jeżeli ktoś ma ochotę tak mówić, to jest to również dopuszczalna forma językowa. Jedyne to profesor Miodek sugerował, że powinno się raczej mówić na Ukrainie. Szymon, ale czemu kurwa przycytujesz do tego bezprawnik? I to z 2020 roku. Szymon, kurwa, czemu jesteś taką leniwą bułą, no? To tobie płacą 10 koła, mógłbyś się kurwa wysilić, a nie robisz przegląd idei, które są o tydzień spóźnione, albo kurwa... które z twoich ulubionych stron podzą, że Spiderweb zacznij, kurwa, cytować, no. Tymczasem, gdyby kurwa otworzył poradnię językową PWN, to mamy krótki, ładny, rzeczowy opis. I nie musimy mówić o tradycji, tylko możemy się odnieść kurwa do tego, jaki jest kontekst. Poprawne są dwa typy konstrukcji. Jestem na Ukrainie oraz jadę na Ukrainę, a także jestem w Ukrainie oraz jadę do Ukrainy. Przyimek na jest zwyczajowo stosowany z nazwami obszarów, które stanowiły wraz z Polską jeden organizm państwowy, na Węgrzech, na Słowacji, na Litwie i na Białorusi. Wyrażenie na Ukrainie jest pozostałością po dawnych czasach i jest ugruntowane w tradycji językowej. Przyimki w i do łączą się z nazwami państw, samodzielnych obszarów, w Czechach, do Polski, w Wielkiej Brytanii, do Belgii. Wyrażenia w Ukrainie i do Ukrainy są więc zgodne z systemem językowym, zresztą były używane dawniej. Ostatnio Polacy, a także mieszkający w Polsce Ukraińcy, coraz częściej łączą nazwę Ukraina z przyimkami do i w, co wynika m.in. z chęci zaznaczenia podmiotowości państwa ukraińskiego. Zmiany takie następują samoistnie, nikt ani żadna instytucja ich nie zatwierdza. W ostatnich latach wypowiadała się w tej sprawie Rada Języka Polskiego czy przy prezydium PAN. Odpowiednie opinie można znaleźć na jej stronie internetowej. Także nasza poradnia wiele razy zajmowała się tą sprawą. I zobacz, Szymciu, jest nawet w twoim zasięgu kurwa dat, bo jest z 5 marca. Papieżówka, no ale zgodnie z samą tą wykładnią o samodzielnych krajach mówi się w i do.
Nawet jeżeli może istnieć jakieś przyzwyczajenie. Ja w ogóle z Chorwacją to mam wrażenie, że się mówi... Antarktyda nie jest samodzielnym krajem ani regionem. Ukrainie, ale to jest jedna opinia na tle innych opinii, tak? Dlatego jeśli ktoś tylko ma ochotę mówić w Ukrainie, to nic nie stoi na przeszkodzie. Natomiast od siebie dodam tutaj, że jeśli ktoś ma potrzebę pouczać innych, że powinno się mówić w Ukrainie, a nie powinno się mówić na Ukrainie, bo to jest oznaka szacunku, bo to na sugeruje podległość Ukrainy, niesamodzielność, bo tak się mówi, że się jedzie na Mazowsze, na jakiś region, a do, prawda, czy coś jest w Niemczech, we Francji, a na Mazowszu, prawda, i sugeruje to podległość, że to jest podważanie samodzielności danego regionu, jak mówisz na Ukrainie, to okazuje, że brak szacunku. Więc ja ze swojej strony mam potrzebę to skomentować, więc po pierwsze, mówienie, że to jest podważanie państwowości, czy jeszcze podkreślanie niesamodzielności, to jest bzdura, bo mówimy na Słowację, na Litwę, na... Szymon? Faktów nie obchodzą twoje opinie. I ludzi też nie powinny. Na Węgry, na Kubę, na Cypr, na Madagaskar i nikt nie przecież nie podważa państwowości tych regionów. Kurwa, Kuba i Cypr są wyspami, ty debilu. Ani nie ma to w żaden sposób takiego wydźwięku. Nie ma najmniejszych podstaw, by sądzić, że ktoś mówiąc to próbuje coś takiego zrobić. I ponownie, jeżeli ktoś tylko chce, ma ochotę mówić w Ukrainie z jakiegokolwiek powodu, to nic nie stoi na przeszkodzie, ale zarzuty, że sposób mówienia, który wynika ponownie z przyzwyczajeń i tradycji językowej, że ten sposób jest jakoś nieuprzejmy, bez szacunku czy opresyjny, to po prostu nie jest prawda. I nie tyczy się to wyłącznie Ukrainy, tylko... Nie, mordeczko. Nie. To nie działa w ten sposób. Nie masz prawa powiedzieć, to nie jest prawda. Nie jesteś Ukraińcem. Na tym polega cały myk. To jest dokładnie ta sama rzecz, której nie rozumiesz za każdym razem, kiedy odpierdalasz rasizm, albo terfizm, albo kurwa szerszą queerfobię. To jest ta rzecz, której nie potrafisz kurwa zrozumieć. I teraz przykład, który podam, możecie, wiem, że części osób się nie spodoba, ale wiem, że on sam wykorzystuje ten opis, więc i tylko dlatego go przytoczę. Gdybyś miał się wypowiadać jako ekspert w kwestii zakul i mówić, czy to jest obraźliwe, czy nie, to miałbyś 5% większy kurwa autorytet w tej kwestii. Mimo, że nie jesteś jedyną osobą, która ma za kola. Ale w kontekście Ukrainy, queerów, czy na przykład osób czarnoskórych, nie masz kurwa nic do powiedzenia. Ja rozumiem, że to może być nowe doświadczenie dla ciebie jako białego cishet faceta, ale tak to działa. Wszystkich również innych krajów. I ja nie wiem, co siedzi dokładnie w głowie ludzi, którzy postawili sobie za punkt honoru pouczać wszystkich teraz. W odróżnieniu od ciebie mózg. Trzeba mówić wy, a nie powinno się mówić na. Ja nie wiem, co siedzi w głowach tych ludzi, ale wiem, jak to wygląda z boku. To mam wrażenie, że wiem. Jeśli faktycznie wszyscy mówią bez szacunku, gdyby to naprawdę to używanie tego na byłoby brakiem szacunku, jeżeli wszyscy tak mówią, a ja jako jedyny albo jako jeden z nielicznych będę mówił wy, bo zauważyłem, że to jest brak szacunku i że wszyscy się odnoszą bez szacunku, no to ja jestem jedynym sprawiedliwym, nie? O, patrzcie, nasi znajomi z... Co to lubią myśleć, też stosują tą retorykę. Ciekawe, że oni dalej utrzymują, że to nie jest prawicowa retoryka. To jest zbieg okoliczności. Hej, Lęczewski. No i to znaczy, że ja mam teraz moralne prawo was pouczać, ciemne gmioty, jak powinniśmy mówić. No bo zwróćcie uwagę, że te pouczenia... Also, ja tylko powiem jeszcze jedną rzecz. Mam taką sytuację z pracy. Z czasów pracy biurowej, które były rok temu. Że...
przynajmniej w moim doświadczeniu, to nie działa tak, jak on to opisuje. To nie działa tak, że ludzie mówią, jestem jedynym sprawiedliwym, muszę tutaj zarządzić innymi, muszę podejmować decyzje o nim. To działa inaczej. Tak przynajmniej działało właśnie w moim przypadku. To znaczy, moja koleżanka z pracy, siedząca przy innym biurku, zdeklarowana lewicowa, mówi coś tam, cyganie. Ja mówię, słuchaj, czy mogłabyś tak nie mówić? A on mówi, że no przecież, nie, czy, ja nie wiem, czy to było cyganie, czy to byli murzyni, w każdym razie, wiecie, jedno z wrażliwych słów, powiedzmy, tak? Czy mogłabyś tak nie mówić? No przecież żadnego z nich tutaj nie ma, a przy nich tak nie mówię. No dobrze, ale ja cię po prostu proszę, żebyś tak nie mówiła w ogóle, nie? To przeszkadza mi to. No ale ty nie bądź taki święty. Ale nie jestem święty, po prostu proszę cię, żebyś tak nie mówiła. No, przeszkadza mi to. No i co się nakręcasz? W tym momencie zacząłem się nakręcać. I z mojego doświadczenia te wszystkie nie mów tak proszę działają raczej w tę stronę. Działają w tę stronę, że niezależnie od tego, jak sympatycznie, jak miło, z jak wielką ilością wdechów poprosicie kogoś, żeby tak nie, żeby na przykład nie używał jakiegoś zwrotu, poprosicie. To ludzie i tak mają to w dupie. I tak muszą wam udowodnić, że nic złego nie robią. I sure, są przypały, które robią za woke police i krzyczą na każdego, kto weźmie zbyt głęboko wdech. Natomiast częściej niż rzadziej to nie te przypały reagują na tego typu określenia. Tak tylko mówię. Plus, na przykład, o ile widziałem u mnie na Discordzie prośby, że hej, czy możesz proszę nie mówić X, o tyle poza Discordem nie poprawiam wszystkich, bo to też trochę strata czasu i energii i zerowy zysk. Ale na przykład u siebie na Discordzie uważam, że warto prosić ludzi o to, bo jesteśmy społecznością, która funkcjonuje na pewnych zasadach wzajemnego szacunku, które są inaczej wyrażone niż na zewnątrz, nie? Tak tylko zwrócę to uwagę. Chyba, że ma się kompleks Mesjasza. Jak ma się kompleks Mesjasza, to nie jest to poprawianie słówek nie jest jedynym problemem. Mordeczko, Sugewę, ty przyszedłeś fikać ostatnio, przyszedłeś fikać dzisiaj i wciąż nie udało ci się znaleźć dobrej zaczepki. Próbuj dalej, kiedyś ci się uda i dostaniesz bana. W ogromnej większości nie wychodzą od nie wiem, Ukraińców, którzy zostali głęboko dotknięci tym, że język polski działa tak, a nie inaczej, tylko od niektórych Polaków, którzy wiesz, to nie ich to nie obraża, ale oni wiedzą, kogo to na pewno obraża. No i to jest super uczucie, czyż nie, prawda? Być arbitrem moralnym, mogącym osądzić, co jest właściwym wyrazem szacunku i empatii, a co nie jest. I panowie, ja nie wiem, czy to tak naprawdę wygląda w głowach tych ludzi, nie wiem, ale tak to wygląda patrząc na to z boku. Mam takie... Szymon, ale czy ty jesteś w stanie powiedzieć, w jakich obszarach ty wykazujesz ten szacunek i empatię tak normalnie? Jak na przykład dyskryminujesz queery?
delikatne wrażenie. I ponieważ podobne zjawiska bardzo dobrze znamy z amerykańskiej debaty publicznej, to zgaduję, że z dużym prawdopodobieństwem na kanwie tego sporu jeszcze zobaczymy w naszych mediach Polaków pouczających Ukraińców mówiących po polsku, że nie powinni mówić na Ukrainie tak, jak się nauczyli po polsku, tylko powinni mówić w Ukrainie, bo jak mówią na Ukrainie, to sami siebie poniżają. Bo tego typu sytuacji widzieliśmy już na zachodnich debatach publicznych, więc nie wykluczono, że zobaczymy to już tutaj, również tutaj. Sam się poniżasz. Tu jest wykład doktora Sykulskiego na temat wszystkich prób namawiania Polski do jednostronnego przekazania samolotów w Ukrainie. Nie będziemy go tutaj omawiać i puszczać, natomiast jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi z migami, z samolotami MIG i chciałby się dowiedzieć, to jest, zostawię link do tego w opisie i będzie można sobie to obejrzeć i tylko tak tutaj to wspominam. Kolejno, w mediach zachodnich można znaleźć oczywiście różne rzeczy na temat Polski, ale również takie przedstawiające polskie przyjęcie uchodźców z Ukrainy w nieprawdopodobnie pozytywny sposób. Tutaj mamy fragment z programu 60 Minutes, w którym dziennikarz, jak sam zaznacza, po raz pierwszy w życiu, a jest dziennikarzem, który jeździ w różne rejony konfliktowe, po raz pierwszy w życiu widzi, aby państwo w tak pozytywny sposób przyjmowało uchodźców, którzy normalnie w każdej innej sytuacji przyjmowani są bardzo niechętnie w państwach ościennych. I podkreśla jednocześnie w tym reportażu jest podkreślone, że pomimo ponieważ nie ma dramatycznych różnic demograficznych ani kulturowych między nami a uchodźcami, co jest niezwykły cud gościnności, można powiedzieć, to prawdziwym wyzwaniem będzie pociągnięcie tego długoterminowo. To jest też coś, co mówiliśmy tydzień temu. I dla jasności, to nie jest jakiś niszowy portal, prawda? 60 Minutes to jest jeden z najlepiej ocenianych programów publicystycznych w USA, a to, co tutaj widzicie, co ma 600 tysięcy wyświetleń, to jest tylko jego retransmisja w internecie, a normalnie to zbiera miliony absolutnie widzów w Stanach Zjednoczonych. I na koniec jeszcze. Cyberelfy z całej Europy wspierają swoich towarzyszy w Ukrainie, walcząc z rosyjską narracją, z rosyjskimi trollami. Są to grupy anonimowych cyberaktywistów, powstałe w 2014 roku w celu walki z prokremlowskimi właśnie trollami oraz rosyjskimi operacjami dezinformacyjnymi i cybernetycznymi. Z czasem ruch rozrósł się na 13 krajów Europy, rozwijają funkcjonalną międzynarodową sieć wolontariuszy, która... 4 marca. Polacy nie przepadali za Ukraińcami. I'm gonna need the proof of that. W sensie stosunek Polaków do Ukrainy. Masz jakieś dane na to? Wołyń? Jezus, były jakieś protesty w Wołyniu ostatnio? Coś się działo? Polacy demonstrowali w Wołyniu? Ja nic nie słyszałem. Bo nie może ci chyba chodzić o rzecz sprzed 80 lat, o której wszyscy do znudzenia przytaczają, ponieważ to jest jedyna rzecz, którą są w stanie przytoczyć, ponieważ jest to jedyna rzecz, którą wiedzą o Ukrainie. Nie prowadzimy dyskusji na tym poziomie, prawda? Jacy ludzie pamiętają o tym? Ja nie pamiętałem. Nawet Smarzowskiego nie oglądałem. O, Chmielnicki zdrajca. No. I Hej Sokoły pamiętają, to wszystko. Stosunek Polaków do Ukraińców. Rok 2019. Niechętnym Ukraińcom jest tylko 12% Polaków, w większości osoby młode, które nie skończyły 34 lat. Stosunek do innych narodów. CBOS. 2021. Ukraińcy. 43% sympatia. 26% obojętność. 26% niechęć, 5% trudno powiedzieć. To tak za CBOS-em. Skurczę, jak zawsze myślałem, że 43 to więcej niż 26. Czyli co czwarty niechętny, jednak grupa ludzi się znajdzie. No jasne. Panie, wiesz, że mnie ludzi nie lubi i zobacz, dalej jestem w internecie. Do rzeczy. Stosunek Polaków do Ukraińców. Respondentom postawiono następujące pytanie. Jaki jest pani stosunek do obywateli Ukrainy, którzy pracują i mieszkają w Polsce?
W odpowiedzi na tak sformułowane pytanie większość ankietowanych wskazało pozytywny stosunek do Ukraińców. Wariant zdecydowanie pozytywnie wybrało 17%, a opcję raczej pozytywnie 46%. Z kolei negatywny stosunek do Ukraińców zadeklarowało jedynie 15% pytanych, z czego 5% zdecydowanie negatywny, a 10% raczej negatywny. W sondażu sprawdzono też, jakie te wyniki mają się do preferencji partyjnych respondentów. Najwyższy stopień akceptacji obywateli Ukrainy występuje wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej, 82%. Wśród sympatyków Polski 20-50 wskaźnik 76%, a wśród zwolenników Zjednoczonej Prawicy 66%. Czerwca 2021. Mało tego, taka ciekawostka. Na spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy 3 maja Andrzej Duda potwierdził, że Polska wspiera Ukrainę w drodze do NATO i UE. To tak a propos tego, że nikt nie mówi, że Ukraina wybiera się do NATO czy do Unii. Nie ale sporo Polaków gdzie? Bo ja bym bardzo chciał wiedzieć, gdzie. Jezus, kto mówi haha, Ukrainka sprzątaczka? Wydaje się jak bardzo niestabilna osoba, że mówi haha, Ukrainka sprzątaczka, haha. Myślę, że ta osoba ma większe problemy niż jej relacja z Ukraińcami. Ukraińcy zdobyli sympatię Polaków. Spotykamy ich głównie w sklepach. 2019. Większość Polaków ma kontakt z pracownikami z Ukrainy i nie zgadza się na ich dyskryminację. Wynika z sondażu na temat stosunku Polaków do Ukraińców. Najwięcej niechęci do migrantów ze wschodu mają osoby do 34 roku życia. Co Polacy sądzą o Ukraińcach? O stosunek do Ukraińców pracujących i mieszkających w Polsce zapytano w sondażu Intelligence Team w Havas Media Group. Większość ankietowanych, bo aż 80%, zadeklarowała przynajmniej, że przynajmniej od czasu do czasu ma kontakt z pracującymi w Polsce Ukraińcami, spotyka ich głównie w sklepach oraz na placach budowy. Niemal 1/5 badanych wskazała, że Ukraińcy to także ich sąsiedzi. Sympatia 52%, obojętność 36%, niechęć 12%. Ludzie. Poczekaj, Tomek, a my już się pozbyliśmy tych żołnierzy wyklętych? My już pozbyliśmy się tych morderców, którzy kolaborowali z Grupy Świętokrzyskiej, którzy kolaborowali z Niemcami, z naszego piedestału? Bo jeżeli nie, to może trzeba zamknąć ryj na temat Bandery. Coś tam, drzazga, szpilka w oczach. No co? Przepraszam. Brygada Świętokrzyska nie wiecie, że kolaborowała? No kurwa, co wy tacy... To może Jedwabne to też tylko Niemcy zrobili. Szarki, ty nawet moim bratem nie jesteś, więc wypierdalaj. No ludzie, no. Ja nie trawię tego pierdolenia o Banderze. Naprawdę nie trawię tego pierdolenia o Banderze, ponieważ Polacy są tak kurwa dumni z zamazywania swojej historii, że będą tylko kurwa ganiać i pokazywać innym, jaką to inni mają zjebaną historię.
Moi przodkowie walczyli z bandami UPA od 45 do 49 i kilku moich wujków zginęło tam. Nie byli to twoi wujkowie. Jesteś Tomek 97, a nie Tomek 54. Co, Jedwabnego nie było? Bryzy Kartuskiej też nie było? Kolaborantów u nas nie było? Typie, obcy ludzie. Kurwa, jesteście... Powiedziałeś wujkowie moich wujków. Chłopie, ile pokoleń wstecz? 4, 5? Ile jeszcze pokoleń musi być? No, czyli co, 4 pokolenia. Francuzom też wypominasz, że cię w 39 porzucili? Bo twoja rodzina... Twoja przodkowie twojej rodziny zginęli przez nich? No, akcja Wisła, no. Przecież to jest... Przecież kurwa jakaś komedia. Wy się lokujecie na jakichś absurdalnych rzeczach. Nic dziwnego, że kurwa potem PiS przychodzi i mówi pierdoli o dziadku z Wehrmachtu. I wszyscy mówią: o nie, tylko nie Tusk, bo miał dziadka w Wehrmachtu. Jeżeli nie umiesz żyć tu i teraz, to po chuj żyjesz. Idź się połóż z tymi, co kurwa zginęli z ręki UPA. Połóż sobie z nimi, na pewno to bardzo docenią. Tak, w Polsce wszyscy pasjonaci historii. Którzy doskonale wiedzą, kurwa, jak wytknąć tego, ale nie potrafią wypowiedzieć się na temat tego gdzie, o co chodziło z Berezą Kartuską na przykład. I zaczynają, kurwa, wydawać po prostu jednostajny pisk, jak się powie na przykład Jedwabne. Kurwa mać. Powiem to jeszcze 5 razy. Powiem to jeszcze 10 razy. Wyjmijcie, kurwa, belkę z własnego oka, zanim zaczniecie napierdalać o drzazgę w cudzym. Ponieważ Polska notorycznie stosuje, kurwa, wybiórczo swoją własną historię, patrzy wybiórczo na swoją własną historię. I wszyscy chojracy, którzy krzyczą UPA, nie potrafią się, kurwa, rozliczyć z Berezy Kartuskiej. Nie potrafią się rozliczyć z Jedwabnego, nie potrafią się, kurwa, rozliczyć z tego, co Polacy robili. Jak zaczniecie, kurwa, rozliczać Polaków z tego, co Polacy odpierdolili,
to może będziecie mieli prawo wytykać, kurwa, innym narodom to, co oni Polaczkom zrobili. Wszyscy stracili w tej wojnie, kurwa, jakichś przodków. Wszyscy, bez wyjątku. Bez znaczenia, czy było się Polakiem, Niemcem, Ukraińcem, czy kimkolwiek innym. I roztrząsanie tego, że waszego pradziadka, prababcie, w tym momencie, kurwa, zastrzelił człowiek, który 100 lat temu miał 20 lat i ledwo, kurwa, odróżniał przód od tyłu karabinu, jest tak głupie, jak wszystko, co pierdoli Korwin codziennie. Wszystkim stała się, kurwa, krzywda. Nie bez powodu to była wojna światowa. Nie bez powodu, po jej zakończeniu, ludzie dalej się, kurwa, zabijali. Nie bez powodu niektóre kraje ustanowiły swoje władze 3-4 lata po wojnie. Bo tyle trwało, kurwa, sprzątanie tego najbardziej oczywistego gruzu, który się dział. Ojca mojej babki szukali, kurwa, smutni panowie z PRL-u po wojnie. Co może sugerować, że sam był człowiekiem, który coś naodpierdalał grubo w życiu. Albo że był w podziemiu antykomunistycznym. Jedno z dwóch. I niezależnie od tego, w którą stronę był i co zrobił, bo moja babka nie wiedziała, to większość ludzi, których, kurwa, interesowało to, gdzie był i co zrobił, albo już nie żyje, albo, kurwa, chodzi w pieluchach. I ja rozumiem, jeżeli, kurwa, macie babcię, która jest straumatyzowana po wojnie. Jeżeli wasz pradziadek jest, nie wiem, niedostępnym człowiekiem, którego wojna faktycznie obiła. Rozumiem ich prawo do tego, żeby tą traumę trzymać w sobie. Ale wy nie macie żadnego prawa trzymać tej traumy w sobie. Ona nie jest wasza. Nic nie zrobiliście, żeby ją posiąść. Nic nie zrobiliście, żeby tłumaczyć tą traumą swoją nienawiść do innych ludzi. Nic. Przyswajacie sobie prawo do tego, żeby gardzić innymi ludźmi, bo ktoś coś kiedyś. Dużo bardziej niż świadectwem tego kogoś coś kiedyś, jest to świadectwem tego, jakimi wy jesteście ludźmi. Nie macie prawa do nienawiści za ludzi, którzy zginęli, kurwa, 80 lat temu. Nie macie. A jeżeli je sobie przypisujecie, to jesteście po prostu chujowymi ludźmi. I może czas, kurwa, coś zmienić w swoim życiu. Ale będą mi pierdolić, kurwa, o tym, o, bo to tam czarni. Kilku samodzielnych mścicieli się pojawiło, którzy, kurwa, chcą dalej na Ukraińcach się tego... na Ukraińców się gniewać przez bo Bandera. Już nie mówiąc o tym, że, kurwa, jak znam życie, to 99% z was nie ma bladego pojęcia, kurwa, co to było UPA i poza tym, że istniało i że był koleś, który się Bandera nazywał.
tak jak jestem pewien, że duża część z ludzi tutaj nie wiedziała do dzisiaj, do tego, do momentu, aż powiedziałem, że kurwa regiment Azow, ten pułk Azowa chodzi z czarnym słońcem. I że to jest ich znak rozpoznawczy, jeżeli zobaczycie ich na zdjęciach, to możecie ich po tym poznać, bo oni się nawet z tym nie kryją. Większość z was, kurwa, nawet na Wikipedii wpisu nie przeczytała, ale będziecie tej wojny o to toczyć. Czyli to źle, że się nie kryją z nazistowskimi symbolami? Bardzo źle. Spędziłem całkiem spory moment o tym, mówiąc o tym i o potencjalnych konsekwencjach tego pokrak. Tylko, że to nie ma nic wspólnego ani z UPA, ani z Banderą, a ma bardzo dużo wspólnego z tym, co się dzisiaj dzieje i jakie mogą być tego dzisiaj konsekwencje. I to jest ta różnica. Tak, na dzisiejszym streamie, kiedy patrzyliśmy jeszcze na mapę. I wiecie, jak się zaczynała ta wojna, ktoś się mnie zapytał, co z tym nieszczęsnym batalionem Azowa? Bo, no, trochę z się, nie? I ja wtedy powiedziałem, że problem z wojną jest taki, że się nie wybiera, kto strzela obok nas, nie? I dalej się tego trzymam z jednym małym zastrzeżeniem. Póki ktoś obok nas strzela, to tego rozróżnienia nie ma. Ale jeżeli po wszystkim my złą osobę wynosimy na, wiecie, piedestał, na przykład podkreślając kluczową rolę takich ludzi, no to potencjalnie sami otwieramy drzwi faszystom. I to jest moja obawa co do pułku Azowa. Nacjonalizm jest niestety skutecznym narzędziem mobilizacji zbrojnej przez państwo? Tak. I jednocześnie to jest tak, że to jest takie troszeczkę perpetuum mobile. Jest nacjonalizm, jest, który napędza militaryzm, jest militaryzm, który napędza nacjonalizm. W tym wypadku raczej gratyfikacja będzie dość równomierna, szczególnie biorąc pod uwagę działania cywilów. No, nie wiadomo, Toma, dlatego ja mówię, ja nie chcę powtarzać drugi raz tego samego, ale wiesz, batalion Azow jest w najtrudniejszej części frontu. Nie jest w Mariupolu. Jeżeli zginą jako bohaterzy, źle. Jeżeli pokonają tam wroga? Źle. Jeżeli utrzymają się do czasu, aż przyjdzie odsiecz? Źle. I
Zełenski będzie miał bardzo trudny orzech do zgryzienia, jeżeli będzie się miał tym zająć, nie? Bo przez ostatnie 8 lat Batalion Azov był, nie był problemem dlatego, że on był cały czas na froncie. Że on był, że on walczył o Donbas. Ale teraz? Teraz zakładamy, że ta wojna się kiedyś skończy. A jeżeli się kiedyś skończy, no to kiedyś z ludźmi takimi jak właśnie członkowie batalionu będzie trzeba się rozliczyć. I co wtedy z nimi zrobimy? Co wtedy historia z nimi zrobi? To jest bardzo, to jest bardzo duży problem. Ale jak mają zostać przekupieni przez wroga? To są narodowcy. No i pisałem, oni tam będą walczyć do końca, miasto już jest stracone. No to jeżeli będą walczyć tam do końca, no to masz, wiesz, kolejnych 300 Spartan. Którzy do końca walczyli z... nie tego. Dozi, czemu ty zajmujesz się rozpatrywaniem najdzikszych takich losowych scenariuszy? Ja nie jestem ci w stanie odpowiedzieć na nie, bo szukasz jakichś brzegowych sytuacji, które no, są tak naprawdę nie do ogarnięcia. Ja po prostu nie umiem ci na nie odpowiedzieć, bo to nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Oni w tej chwili są praktycznie w każdym scenariuszu wygrani. No.